Działać? No. Idealny termin na sadzenie pomidorów, a idealny test na test długodystansowy do szpadla, w którym to oto będę musiał przekopać ziemię w foliówce, a jako pomocnik posłużą mi grabie. Oczywiście jak jest plan i zakres pracy. Tą istniejącą glebę przekopać. W międzyczasie po przekopaniu rozsiać nawóz tutaj marki Florowit, który posłuży do wzbogacenia gleby. Na jesień rodzice już zadbali i przekopali obornik, to akurat kurzy. Następnie w tak przekopaną glebę potem będziemy sadzić pomidory, ogórki, inne rzeczy. No to co? Myślę, że nie warto czekać. Do roboty. No, znowu słyszę do roboty. Pierwszy szpadel. Naprawdę bardzo fajnie się kopie. Tylko podoba mi się, że jest tak, tu się dobrze trzyma, on jest tak minimalnie przekrzywiony i wygięty, że łatwo wchodzi w ziemię. Więc nie wiem, jakieś malkontenci są, już widziałem po internecie, ale to chyba naprawdę są malkontenci. Bo kultura pracy jest zarąbista. Porównajmy ziemię. Mamy wszelkie rodzaju korzenie niepożądane. To mi się podoba. Mogę skopać spory kawałek ziemi, odsunąć się na odległość. Bez problemu porównać. A one no wszystko są lekko takie sprężyste, ale zatrzymują, no mają sztywność. No i co? Tak krok po kroku. Na to będziemy rozsiewać właśnie nawóz uniwersalny Florowit, ogród kompleks, który wzbogaci glebę i spowoduje, że nasze przyszłe pomidory będą rosnąć. Dawka 80 gramów na metr kwadratowy. Ok, skoro zdecydowaliśmy się, w sumie przy okazji testujemy szpadel i grabie z Selfastu, to przy okazji Wam powiem, jak już sadzę pomidory, jak na wysadzie prawidłowo. Oczywiście na jesień tutaj został dany obornik i przekopany, ziemia była wysypana wtedy, przewapnowana. Teraz tak, na wiosnę, jak widzicie, dajemy nawóz granulowany, akurat uniwersalny, ale mógł Boże być spytany pod pomidory Florowit. I teraz tak, jak pomidory się sadzi, to oczywiście kopiemy dołek i sadzimy trochę głębiej. Niektórzy sadzą tak, że przekrzywiają. Ja tej technologii akurat nie stosuję, techniki przepraszam, tylko kopię dołek głębiej i sadzę pomidor. On tak, to spowoduje, że on tutaj mocniej się zakorzeni. Spowoduje to, że wasze dołki są takie wybiegnięte, tylko lepiej to się przyda na owocowanie. Dobra. Te narzędzia już znacie, lekkie, plastikowe. Tutaj z Selfastu, ale one znakomicie się sprawdzają. Mam tutaj przymiar wykonany przez mojego seniora, czyli tatę. Mniej więcej, żeby mu rozstaw pilnować. No i co? Kopiemy. Dobra, kopię dołek. Sadzę głębiej. No i tak samo jak z wszystkimi innymi roślinami. Uciskam ziemię wokół. I potem będą podlewane. Wiem, niektórzy powiedzą, że można dać wodę w dołek. Ja akurat tego nie robię, ziemia jest wilgotna. Chociaż wbrew temu, co się wydawałoby. Jaki rozstaw akurat no, zastosowany jest? Rozstaw 60 na 50, możecie się z tym nie zgodzić. Stąd ta miarka. W tą stronę jest
60, a w tą stronę jest 50. Dobra, kopiemy. O, sadzimy pomidory malinowe. Malinowo-żarowski? Tak jest, malinowo-żarowski. Podkładałem już za kadru. Tak, jedna z najlepszych odmian pomidorów już znanych. O, teraz dla odmiany kopię dołek haczką. A co? Nie obawiam się, bo rzeczywiście się nie złamią. I tak samo. Głębiej usuwam te małe liścienie, i tak są niepotrzebne. Jeżeli gdzieś się trochę wykopię obornika z zeszłego roku, trzeba go po prostu wziąć i zasypać. I ostatni w rzędzie. Tutaj no trochę będzie mało odstępstwo, bo ogrodnik miał zimny strita i mu jeden pomidor uciekł. Staramy się tak samo, i żeby lekki dołek był wokół pomidora. Woda wtedy nie odpływa na boku. No i co? Wszystko. I tak dalej, i dalej, aż będzie cała oliwka zasadzona. Jak widać, widzicie, drodzy widzowie, prace szpadlem ciąg dalszy. Jedna czwarta foliówki z pomidorami zasadzona. O, trawy. Najważniejsza rzecz, wykorzystywać to, co dał producent, po to jest oparcie, żeby nogą się wspomagać. Na szczęście narzędzie jest wstępnie naostrzone, nie trzeba ostrzyć, więc odpada ta czynność. Można po rozpakowaniu, czyli jak dla operatora, urwaniu etykietki, zdjęciu naklejek, przystępować do pracy. Trochę przegrabić. No właśnie, tajemnicza ręka z zakadru podała nawóz. Uniwersalny. Pominam, dawka około 80 gramów na metr kwadratowy. Ręka wprawiona, wagę ma w ręce, także nie pytajcie, jak odmierzyłem, po prostu to wiem. Tajemnicza ręka z zakadru, odbierz nawóz. Nawóz przemieszywujemy z glebą. Być może zaraz jakiś polonista mnie poprawi, ale no, jak dla mnie to przegrabiamy ziemię z nawozem, żeby wprowadzić ją pod cienką warstwę gleby, gdzie niegdzie, jak widać, jeszcze trochę się wykopał nieprzerobiony obornik. On już nie ma takiej, nazwijmy, mocy, więc nie popali naszych roślin. Jak się wygrabi trawa, trzeba jej pozbyć, żeby tak wszystko rosło jak trawa. Mleczyk ostatni w sezonie. No i co? Będzie można sadzić kolejną porcję pomidorów. Praca skończona. Pomidory zasadzone. Zapewne spostrzegawczy zauważą, że gdzieniegdzie są popostawiane jeszcze paletki z donicami, ale dlatego to, że one będą one sadzone w gruncie. Natomiast w gruncie sadzimy po 15 maja, czyli po moich urodzinach. Pamiętajcie,
bo wcześniej mogę przyjść i zmrozić. A teraz wróćmy do naszych bohaterów. Szpadel sprawdził się znakomicie, fajnie się pracowało. Grabki też do rozrównywania tutaj przekopanej gleby. Podoba mi się to, że one są takie lekko sprężyste, żeby wgłębiły się, lekki nacisk i działa. Jeśli chcemy w drugą stronę, puszczamy. No, fajne, naprawdę fajne, lekkie narzędzie pracy, ponieważ głównym bohaterem był szpadel i trzeba przyznać, że pracuje się ergonomicznie. Naprawdę ten kształt powoduje, że przez naciśnięcie, o, nawet widzicie, ręką sam wchodzi w glebę. Większych oczywiście szkód nie odniósł, poza trochę na lakierze po rysaniu, ale to się każdy mógł zdawać. W końcu to szpadel do pracy, a nie do oglądania, nie do muzeum. Teraz przed nim kolejne zadanie. Trzeba będzie posadzić jeszcze borówkę amerykańską, także dzisiaj nie będzie miał lekko.